dobry Państwu, Natalia Gawlik. Witam w kolejnej odsłonie naszego cotygodniowego cyklu Historie zwierząt z Gdańskiego Zoo. Moim i Państwa gościem tradycyjnie Michał Targowski, dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, dzisiaj na tematem dzisiejszej rozmowy, temat dzisiejszej rozmowy będzie się nieco różnił od naszych poprzednich spotkań, gdzie prezentowaliśmy różne historie zwierząt. Dzisiaj o zwierzętach też oczywiście będzie, ale będzie też o instytucji, jaką jest ogród zoologiczny, o instytucjach, jakimi są ogrody zoologiczne. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o roli i znaczeniu ogrodów zoologicznych. Pomyślałam o takim temacie, dlatego że wśród znajomych czy wśród ludzi, których spotykam, raczej spotykam się z pozytywnymi opiniami. Ludzie chętnie odwiedzają zoo, chętnie chodzą odwiedzać zwierzęta, ale jednak spotykam się też z czasem z takimi opiniami, kiedy ludzie mówią: nie, nie chodzę do zoo, bo nie mogę patrzeć, jak tam męczą zwierzęta, nie mogę patrzeć na zwierzęta w klatkach. Ja chciałabym, żebyśmy dzisiaj spróbowali trochę odczarować ten mit i wytłumaczyć tym, którzy jeszcze nie wiedzą, nie rozumieją, po co istnieją ogrody zoologiczne. Temat jest bardzo szeroki i rzeczywiście tak jest, jak pani mówi, że goście, którzy odwiedzają ogrody zoologiczne, mają swój indywidualny pogląd, co to są za placówki. Niestety w większości przypadków ten pogląd jest dosyć stereotypowy. Traktuje się instytucje, ogrody zoologiczne jako miejsce, w którym się gromadzi jakąś określoną grupę zwierząt po to, żeby pokazać społeczeństwu. I bardzo ryzykowne jest takie myślenie. Mógłbym się zgodzić, że jeszcze 30-40 lat temu i jeszcze dawniej rzeczywiście ogrody zoologiczne były taką instytucją, która nastawiała się na kolekcjonowanie zwierząt, żeby pokazać najchętniej gatunki rzadkie, niespotykane. W ogrodach zoologicznych zwierzęta były w tamtych dawnych czasach przedmiotem pewnej rywalizacji, jeśli chodzi o poszczególne ogrody zoologiczne. Można było za niektóre gatunki otrzymać dosyć sporą pulę pieniędzy. Można było traktować te zwierzęta jako materiał do wymiany na inne zwierzęta i oczywiście im ogród bardziej bogaty, tym mógł sobie w tym handlu między ogrodami zoologicznymi więcej pozwolić na kolekcjonowanie coraz to nowych gatunków. Dzisiaj handlu się nie praktykuje, bo obowiązują wymiany zwierząt, prawda? Teraz już ten typ myślenia to już jest historia, dosyć dla nas odległa. Ja pracuję w ogrodzie 41 lat, szefuję 30 i muszę powiedzieć, że przeżyłem właśnie tą potężną rewolucję. Rewolucję polegającą na zupełnie innej funkcji i działaniu ogrodów zoologicznych. Oczywiście, że jest taki stereotyp, że ogrody zoologiczne przedstawiają gatunki, którym grozi wyginięcie. Ale ludzi to nie przekonuje do końca. Ludzie nie mają świadomości, że odkąd pojawiły się relacje między zwierzętami a człowiekiem, no zawsze było tak, że te zwierzęta no, ginęły w jakiś sposób naturalny, czy też naturalny, jeśli chodzi o warunki środowiskowe, klimatyczne, ale wraz z rozwojem gospodarki, z rozwojem cywilizacji, tak bardzo ogólnie mówiąc, niestety zwierzęta stały się taką dosyć podmiotową grupą. Człowiek je zaczął traktować jako właśnie element, no, na którym można i zarobić, polowania, zabijanie zwierząt. No, na początku oczywiście dla potrzeb podstawowych człowieka, skóry, mięso. I z tym, że ta statystyka jest niestety szalenie niekorzystna, jeśli chodzi o te lata ostatnie, bo tak jak
Są pewne dane przedstawiane przez zoologów, że na przykład w XVII wieku raptem wyginęło 11 gatunków ssaków i ptaków. W następnym ponad około 30 w XIX wieku. Natomiast to, co się dzieje w XX wieku na początku i tak mniej więcej do połowy XX wieku, no to już jest potężna skala bezpowrotnego wygnięcia wielu, wielu gatunków zwierząt i niestety ten proceder trwa. Być może Państwo znacie z opowiadań, z lektur takie gatunki, które jeszcze gdzieś tam w świadomości naszej, te nazwy są dosyć znajome, ale tych zwierząt już wśród nas nie ma od jakiegoś czasu. Takim przedstawicielem typowo naszym polskim, no każdy na przykład słyszał chyba o takim pięknym zwierzęciu, to był król puszczy, tur. A tur, mimo że już w latach 1600 i późniejszych próbowano tworzyć na niego jakieś programy ochronne, nawet były kary śmierci za bezpodstawne zabicie tura, ale faktem jest, że ostatni egzemplarz wyginął właśnie na ziemiach Polski, no gdzieś tak w 1630 którymś tam roku i jakieś próby odtworzenia tego gatunku oczywiście nie są raczej niemożliwe. Są jakieś gatunki zbliżone do tego tura. Przykładem jest bydło węgierskie, które żyje w środowisku naturalnym na nizinie węgierskiej i w niektórych ogrodach zoologicznych też są one praktykowane. Ale na przykład kwagga to jest zebra równikowa, która też no, pod koniec XIX wieku całkowicie została wytępiona. Alka olbrzymia, no, żyją różne gatunki alki, ale alka olbrzymia też całkowicie została wytępiona, kiedy zaczęły się połowy wielorybnicze. Rybacy no, namiętnie wyszukiwali gniazdych ptaków, wyjadali jaja. Ptak w tej chwili już też tylko na rycinach, na pewnych wizerunkach graficznych funkcjonuje. Chciałam dopytać, bo mówił Pan o XVIII, XIX, XX wieku, w XX wieku powiedział Pan o dużo większej skali, czyli większej niż te 11 i około 30 gatunków, czyli ile gatunków mogło wymrzeć? W XX wieku ponad 100 gatunków, przy czym trzeba wyraźnie podkreślić, że jest cały szereg gatunków zwierząt, z którymi jesteśmy no, zaznajomieni, że oni funkcjonują, ale które funkcjonują już na listach gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem. Szpak balijski, ptaszek cudowny, zresztą w kolekcji naszego ogrodu zoologicznego również. Na początku 2000 roku ostatnie egzemplarze wyginęły w środowisku naturalnym. Teraz raptem w ogrodach zoologicznych tworzy się grupy hodowlane tych ptaków. Są próby wypuszczania ich na wolność, no, mniej lub bardziej udane. Być może ten gatunek w ciągu kilkudziesięciu najbliższych lat będzie odtworzony w większej liczebności. W tej chwili w ogrodach zoologicznych jest raptem około 600 sztuk tych ptaków. Tak jak wspomniałem, my też mamy parę. Ona co roku próbuje gnieździć się, próbuje samica wysiadywać jaja, ale jeszcze przychówku u tych ptaków nie mieliśmy. Oryc arabski. No, wydawałoby się, że gatunek szalenie popularny, też wytępiony. To jest antylopa, która no, żyła na terenach pustynnych Bliskiego Wschodu. Właściwie w połowie XX wieku całkowicie została wytępiona. Na szczęście w kilku ogrodach
zoologicznych ten gatunek przetrwał i też czynione są starania o tworzenie tego gatunku na terenach wolnościowych. Ostatnia sztuka, która wyginęła na wolności, datuje się, że to jest rok 1972, czyli nie tak dawno, ale są skrajnie zagrożone wyginięciem zwierzęta. Myślę, że największe czerwone światło świeci nad takimi gatunkami, jak na przykład różnego rodzaju gatunki tygrysa. Tygrys syberyjski, tygrys bengalski. Proszę Państwa, kiedy zaczynałem pracę w ogrodach zoologicznych, Gdański Ogród wtedy posiadał piękną parę tygrysów syberyjskich. Wtedy obowiązywała taka niepisana umowa, aby nie rozmnażać tego gatunku, bo jest ich bardzo dużo. Bo nie wiadomo, co z tymi przychówkami robić, nie rozmnażamy tygrysów. A więc w ciągu tych ostatnich 40 lat pozycja tygrysa w środowisku naturalnym diametralnie się dramatycznie skurczyła. Niektóre gatunki tygrysa całkowicie już są wyginęły, a te najbardziej popularne, jak tygrys właśnie syberyjski, kilkaset sztuk żyje na wolności. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze żywot tego kota jest bardzo specyficzny. To jest samotnik, to jest kot, który ma trudne życie. To jest oczywiście potężny, krwiożerczy drapieżnik, ale całe swoje życie praktycznie żyje w samotności, tylko się w okresie, kiedy samica maruje, samiec łączy na krótko z samicą. Też ten moment krycia jest szalenie dramatyczny, bo podczas krycia samica kokietuje, samca wydaje takie pomruki, które jego wprowadzają w stan takiej wyższej ekscytacji. Natomiast kiedy kończy się ten akt kopulacyjny, samica przeistacza się w krwiożerczą, niebezpieczne stworzenie, które robi wszystko, żeby tego samca unicestwić. A więc chce go pogryźć, chce go podrapać i wiadomo, jeżeli jej się to uda, to taki samiec poraniony nie ma szans w środowisku naturalnym. Jeżeli uda mu się bezpiecznie zeskoczyć, on już sobie idzie w swoją drogę, samica sobie sama żyje, potem następuje po 3 miesiącach poród. Samica może urodzić nawet i 4 młode, ale co z tego, kiedy zazwyczaj tylko jedno dorasta do wieku dojrzałego. A ponieważ od lat na tygrysy się polowało, bo po pierwsze czynił jakieś szkody w gospodarstwach ludzkich, ale zawsze, o czym później sobie w następnych odcinkach porozmawiamy, niestety taki trofea od tygrysa stanowiły bardzo intratny materiał do handlu. Uszy, zęby, skóry, pazury. To wszystko w tej chwili to są bajońskie sumy, na których można ogromne pieniądze zbić. Co z tego, że jest to nielegalny proceder, ale on funkcjonuje. Przypuszcza się, że za 20-30 lat tygrysy mogą zniknąć z naszej powierzchni. Słoń indyjski na szczęście jeszcze jest w takiej liczbie dosyć bezpiecznej, ale słoń afrykański, wydawałoby się, Afryka bez słonia afrykańskiego to nie jest kontynent, ginął w zastraszającym tempie. Degradacja środowiska naturalnego, ale też niestety człowiek. Człowiek jest główną przyczyną redukcji gatunków w środowisku naturalnym. Ten sam problem, zabijanie, ciosy, głównie ciosy od słonia, z których cały przemysł nielegalny jest utworzony, różnego rodzaju biżuteria, pamiątki większe, mniejsze, bajońskie sumy za to się płaci. Co z tego, że są programy ochronne, kiedy słoń w sposób afrykański zastraszający ginie. Hipopotam nilowy, też drugie pokazowe zwierzę afrykańskie, niestety tutaj też zmiany klimatyczne dziesiątkują liczebność tego stadnego zwierzęcia. Okres suszy to okres chorób zakaźnych, które dziesiątkują stado hipopotamów. One bez wody nie mogą żyć, a
czasami ten okres suszy przedłuża się, te zwierzęta się męczą, chudną i niestety też giną. I też się przypuszcza, najbliższe 30 lat hipopotam nilowy może z tego świata zejść. Małpy, zarówno orangutany, lutungi jawajskie, proces wycinania drzew, tworzenia różnych plantacji zarobkowych, na przykład plantacji oleju palmowego, to jest niszczenie środowiska naturalnego dla tych zwierząt. Środowisko naturalne, które nie pozwala tym zwierzętom w sposób naturalny i prosty żyć, rozmnażać się. Orangutan jest niestety też zwierzęciem na tyle rozumnym, który szalenie broni swojego środowiska i niestety jest też często zabijany po to, żeby właśnie te potężne tereny środowiska naturalne, czyli te drzewa, palmy, na których one budują swoje gniazda codziennie, żeby tam nocować, żyć. Niestety to wszystko jest wycinane pod produkcję oleju palmowego. To są obszary trudne do wyobrażenia. To są obszary przekraczające obszar Polski. Zniszczone bezpowrotnie, czyli taki areał został tym zwierzętom zabrany. Kondor wielki, piękny ptak buszujący, fruwający wysoko nad Andami, ponad 4000 metrów nad poziomem morza, ale też ocieplający się klimat powoduje, że tych ptaków jest coraz mniej. I też niestety liczebność tych ptaków z roku na rok jest coraz mniejsza. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że właśnie ogrody zoologiczne pod koniec XX wieku na szczęście poszły po rozum do głowy, tak można by powiedzieć, bo muszę otwarcie powiedzieć, że jest czarna księga, czarna historia, jeśli chodzi o połowa wieku XX. Bogate ogrody zoologiczne organizowały ekspedycje naukowe. Ekspedycja naukowa to było piękne słowo, ale to były wyprawy po to, aby ze środowiska naturalnego pozyskać zwierzęta, które później były materiałem do wymian z innymi ogrodami zoologicznymi. Oczywiście wymiany lub sprzedaż za pieniądze. Przywoziło się głównie właśnie z terenów azjatyckich różnego rodzaju gatunki gadów, węży, żółwi, jaszczurek, ale też ptaki z Ameryki Południowej, papugi, które tam pozyskiwano za bezcen, za parę dolarów, a później w Europie te ptaki miały wartość kilku tysięcy dolarów. I to wszystko powodowało, że na szczęście nastąpiło pewne otrzeźwienie, nastąpiła cudowna inicjatywa utworzenia stowarzyszeń skupiających ogrody zoologiczne. Praktycznie na każdym kontynencie są takie stowarzyszenia i w Ameryce Południowej, w Europie, w Azji. W Europie powstała cudowna instytucja, Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Na początku to były początki lat 90. Właściwie spontanicznie ogrody zoologiczne wyrażały akces uczestnictwa w tymże stowarzyszeniu. Polskie ogrody zoologiczne mniej więcej od połowy lat 90. zgłaszały swój akces. Gdańskie ZOO od roku 97. jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych. EASA, prawda? EASA, tak, to jest European Association of Zoo and Aquaria. Kiedy polskie ogrody zoologiczne swoją gotowość przystąpienia do tego stowarzyszenia dawały, właściwie wystarczyło wypełnić deklarację członkowską, która może dwie strony zajmowała. My jako instytucje z Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej
Nie ukrywam, że byliśmy ogrodami, które odstawały od tych ogrodów zachodnich, bogatych, które właśnie między innymi na handlu zwierzętami wzbogacały swoje instytucje, się wzbogacały, ale to była cudowna okazja uczestniczenia w takim europejskim środowisku, w tym wszystkim, co EASA najpierw proponowała, a później narzucała. Chcę tylko powiedzieć, że w tej chwili, żeby zostać członkiem EASY, jest minimum 5-letni okres takiej kwarantanny. Trzeba spełnić mnóstwo warunków, żeby takim członkiem zostać. Mało tego, wszystkie polskie ogrody zoologiczne przez ostatnie 2 lata były bardzo dokładnie kontrolowane, czy ten status członkowski dalej mogą utrzymać. Gdańskie Zoo było w zeszłym roku tak kontrolowane, no i niedawno, bo w kwietniu otrzymaliśmy nowy certyfikat, który przedłuża nasze członkostwo o 10 lat. I muszę powiedzieć, że dostaliśmy naprawdę cudowną laurkę, praktycznie tam 2, może 3 punkty do poprawy nam wskazali, a tą wartość merytoryczną Gdańskiego Zoo oceniono bardzo, bardzo wysoko. To może jeszcze później. Bo jeszcze chciałam pana dopytać, bo wśród tych wymogów, i to chyba też wydaje mi się, że wpływa dzisiaj na ten nowy obraz ogrodów zoologicznych, że są wymogi dotyczące wybiegów, przestrzeni dla zwierząt. Tak jest, bo warunki, jakie ogród, który ma być w tej elicie ogrodów europejskich, musi spełnić, jest no, całe mnóstwo. Wybiegi dla zwierząt. Każdy gatunek ma określone tak zwane minimum, które trzeba zwierzęciu zapewnić. I to minimum jest na jednego osobnika, więc jeżeli ma się stado, to powierzchnia takiego wybiegu musi być odpowiednio większa. To również są wymogi pomieszczeń wewnętrznych, które no, często w okresie zimy to jest właściwie jedyne miejsce, gdzie niektóre zwierzęta mogą przebywać. Ale wymogi są również, jeśli chodzi o wartość merytoryczną całego pionu hodowlanego. To jest możliwość i obowiązek uczestnictwa w wielu programach hodowlanych, które EASA jak gdyby narzuca swoim członkom. To jest obowiązek uczestniczenia w programie identyfikacji zwierząt, który jest identyczny dla wszystkich ogrodów zoologicznych na świecie. Ten program identyfikacji polega na tym, że zwierzęta mają pod skórą mikrochip, który jest identyfikowany we wszystkich innych placówkach, bo to jest jeden system informatyczny, ale w tym mikrochipie znajdują się wszystkie dane dotyczące danego osobnika, więc rodzice, dziadkowie, kiedy się urodził, wszystkie jego, powiedzmy, zalety, jakieś wady być może, przybyte choroby i tak dalej, i tak dalej. To jest swoisty paszport elektroniczny, który zwierzę ze sobą zabiera, jak opuszcza dany ogród i jedzie do innego ogrodu. Wszystkie służby weterynaryjne muszą być na bardzo wyspecjalizowanym, wysokim poziomie. Ogrody zoologiczne muszą zatrudniać etatowo lekarzy weterynarii, tak żeby była stała kontrola nad tymi zwierzętami. Ogrody zoologiczne muszą mieć na bardzo wysokim poziomie edukację. Kiedyś to się nazywało dział dydaktyczny, teraz większość ogrodów używa nazwy dział edukacyjny, bowiem poprzez kształcenie młodych, zajęcia szkolne, przedstawianie właśnie tych problemów związanych z degradacją środowiska naturalnego dla wielu, wielu zwierząt, kształtujemy dzieci ze szkół w tym kierunku, aby no, wyrastały na ludzi odpowiedzialnych, aby wiedzieli, jak należy się do zwierząt odnosić, że zwierzęta to nie zabawki, to nie przyjemność do przytulenia, ale że są to istoty, które wymagają dużo szacunku z naszej strony, jeśli mają jeszcze z nami przebywać przez wiele, wiele lat w środowisku naturalnym. Więc tych wymogów jest szalenie dużo, ale EASA zapewniła ogrodom zoologicznym dla nas, dla polskich ogrodów jedną cudowną rzecz,
stworzono jeden podstawowy warunek. Zwierzę nie ma wartości. A więc zrobiono grubą kreskę i zakazano jakiegokolwiek handlu zwierzętami. Zwierzęta do ogrodów zoologicznych będącymi członkami stowarzyszenia trafiają do ogrodów zoologicznych wyłącznie z hodowli ogrodów zoologicznych. Nie ma prawa żaden ogród przyjąć zwierzę z wolności, zwierzę niewiadomego pochodzenia, z jakichś prywatnych hodowli, no, z cyrków. To jest złamanie, gdyby coś takiego nastąpiło, podstawowych reguł funkcjonowania. Otrzymuje się jedną żółtą kartkę, a po drugiej żółtej kartce czerwoną kartkę, czyli można po prostu utracić członkostwo. Znam ogrody, nawet bardzo prężne, bardzo ładne, niedaleko naszej granicy polskiej. Tłumnie odwiedzany ogród przez Polaków, który został wykluczony z EASY, bo udowodniono handel nosorożcami, których też już praktycznie w środowisku naturalnym prawie nie ma, a więc mają one jakąś tam, powiedzmy, w teorii wysoką wartość, ale nie wolno ich sprzedawać, bo zabrania tego nasze stowarzyszenie. A więc zwierzęta do hodowli otrzymujemy nieodpłatnie. Trzeba tylko się wykazać odpowiednimi warunkami terenowymi, lokalowymi, przygotowaniem merytorycznym, całą tą umiejętnością hodowlaną. Wtedy te zwierzęta przyjeżdżają do danego ogrodu zoologicznego i nie jesteśmy absolutnie zobowiązani, aby coś za te zwierzęta komuś oddać. Nie, ale nasze zwierzęta, nasze nadwyżki też są na liście EASO-owskiej. Jeżeli któryś z ogrodów zoologicznych potrzebuje jakiegoś osobnika z wybranego gatunku, nie ma problemu, przyjeżdżają po to zwierzę i ono z naszego ogrodu wjeżdża. Chciałam zapytać o jeszcze jedną bardzo ważną, moim zdaniem, kwestię, a mianowicie przywracanie gatunków do środowiska naturalnego, bo wiem, że Gdański Ogród Zoologiczny jakiś czas temu przy okazji rozmowy o nowych osobnikach, które przyjechały do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, ale także o tych, które wyjechały, rozmawialiśmy o oryksach szablorogich i opowiadał mi pan bardzo ciekawą rzecz o programie związanym właśnie z kwestią, jak wygląda droga między innymi z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego do środowiska naturalnego. Tak, ale od razu chcę powiedzieć, że to są szczególnie drogie programy. One dopiero powstają, więc o powodzeniu takich misji to będzie można mówić dopiero w jakimś tam terminie przyszłym. Rzeczywiście z naszego ogrodu zoologicznego uczestniczyliśmy w akcjach przywracania do środowiska naturalnego. Zaczęliśmy od osłów somalijskich, była to również foka szara, były to rysie i ostatnio oryksy szablorogie. Tak, to jest program o tyle cudowny, że nie jest on dla danego ogrodu związany z kosztami finansowymi. Ze strony ogrodu zoologicznego trzeba wyłącznie pokryć koszty związane z wykonaniem szeregu badań na tych zwierzętach, badań weterynaryjnych, które dadzą ten certyfikat możliwości przetransportowania do warunków środowiskowych naturalnych. Natomiast cała logistyka, transport, rozładunek w miejscach przeznaczenia, no, pokrywa EASA, tak, która, no, w sumie oni mają fundusze także z naszych składek, które płacimy, ale nie każdy ogród ma możliwość uczestniczenia w takich programach. Bardzo ciekawe, oprócz tych oczywiście oryksów, od nas wyjechały samice. Polega to na tym, że z kilku ogrodów zoologicznych typuje się osobniki, które mogą utworzyć grupę wyjściową w takim, nazwijmy to, obozie kwarantanny. On już znajduje się
w warunkach środowiskowych odpowiadających danemu zwierzęciu, ale nie jest to jeszcze wolność dla nich, tylko to jest taka przestrzeń zamknięta dla danego gatunku i tam ta grupa utworzona z osobników z wielu ogrodów zoologicznych, jeśli chodzi o te oryksy, uczestniczyły w tym ogrody nasz gdański, z Holandii, z Niemiec, chyba z Francji. I ta nowa grupa utworzona w konsekwencji daje przychówek. I ten przychówek jest odchowywany oczywiście przez matki biologiczne. Ogranicza się do maksimum kontakt z człowiekiem po to, aby kiedy to zwierzę dorośnie, było na tyle dzikie i miało swój naturalny charakter, aby mogło sobie poradzić w środowisku już wolnościowym, naturalnym. Kilka osobników już zostało wypuszczonych na wolność, czyli to jest jak gdyby drugie pokolenie z tego pokolenia, które tworzą tą grupę kwarantannową. No i oczywiście wszystkie są osobniki monitorowane, śledzone, jak sobie na tej wolności radzą. Wcześniej podobny problem dotyczył osób somalijskich. To była też niesamowita wyprawa do Dżibuti w Afryce. Też nasze dwa ogiery pojechały na taką właśnie kwarantannę, tam było więcej tych osobników z wielu ogrodów europejskich. Dane na razie są w miarę optymistyczne. Na szczęście nie ma wrogów naturalnych dla tych zwierząt. Niestety wrogiem naturalnym może być człowiek, bo są to tereny w krajach, w którym są pewne problemy, jeśli chodzi w ogóle o te sprawy, powiedziałbym wojskowe, militarne, są niestabilne. Tam jednak człowiek się czasami obawia o własne życie, a co dopiero zwierzęta. Niestety jest wiele przykładów, że poszczególne grupy wojskowe nawet dla treningu sobie urządzają jakieś tam polowania na każdego zwierzęcia, które się trafi. W Polsce nasz ryś i tutaj jest bardzo duża zasługa nie tylko polskich ogrodów zoologicznych, ale przede wszystkim ośrodka dla dzikich zwierząt w Kadzidłowie. To jest też ogród zoologiczny, który jest członkiem naszego Krajowego Stowarzyszenia Polskich Ogrodów Zoologicznych. Od nas do Kadzidłowa pojechała cudowna samica. Ja do dzisiejszego dnia wzdycham, że tak piękną samicę myśmy oddali. W międzyczasie nam się skończyła hodowla tego gatunku, bo otrzymaliśmy w zamian samicę niestety nierodzącą, ale dla sprawy rzecz cudowna, bo nasza samica w Kadzidłowie to jest teren w cudownym miejscu naturalnym, w którym prowadzi się właśnie badania nad przywracaniem na wolność do środowiska naturalnego nie tylko rysia, ale na przykład także głuszca czy też cietrzewia. I mają koledzy z Kadzidłowa bardzo dobre wyniki. Z naszej samicy rysia już kilka miotów było pozytywnych i to pokolenie urodzone w tymże Kadzidłowie odpowiednio zaczipowane, monitorowane później, żyją sobie na wolności. Oczywiście trzeba być obiektywnym, nie wszystkie osobniki przystosowały się do życia w warunkach naturalnych, bo z różnych powodów zakończyły niektóre osobniki tragicznie swój żywot, ale sporo żyje i ten ryś w sposób naturalny zaczyna zasiedlać nasze lasy. Właśnie to są te tereny mazurskie, bym powiedział, Kadzidłowo mniej więcej to jest tak, zaczynają się Mazury i jest to na pewno ogromna zasługa tu w tym przypadku polskich ogrodów zoologicznych, a szczególnie właśnie ośrodka w Kadzidłowie. Ja jeszcze bym chciał podkreślić, że ta
współpraca międzynarodowa w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych daje dla tych zwierząt jedną cudowną rzecz. Mianowicie został utworzony potężny program odbudowy gatunków, tak zwany program EEP. Program, który polega na tym, że dla poszczególnych gatunków są wytypowani koordynatorzy z różnych ogrodów zoologicznych, którzy podejmują się tej misji hodowlanej na całą Europę dla poszczególnego gatunku. Mają bank danych, bank genów dla tego gatunku. Wszystkie ogrody, które posiadają osobniki z danego gatunku, no, swego czasu przesłały dokładne informacje, skąd są te zwierzęta, jakie mają pochodzenie, kto był matką, kto ojcem i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym taki koordynator ma wiedzę, jakie osobniki z poszczególnych ogrodów zoologicznych najlepiej byłoby skrzyżować tak, aby do maksimum ograniczyć tak zwany chów sobny, czyli kojarzenie osobników spokrewnionych ze sobą. W sytuacji dla zwierząt zagrożonych wyginięciem, no jest to szalenie cenna rzecz, bo tworzy się możliwość funkcjonowania osobników o bardzo prężnej puli genetycznej. Bo wiadomo, że w następnych pokoleniach osobniki, które się w sobnie krzyżują, no są coraz słabsze, coraz mniej odporne, mogą pojawić się jakieś nawet zewnętrzne defekty i dla biologii tego gatunku jest to fatalne, prawda? Więc ci koordynatorzy typują poszczególne ogrody zoologiczne, które mają dobre warunki do hodowli tych zwierząt i proponują, ty dajesz samca, ty dajesz samicę, robimy nową grupę hodowlaną. Chcę powiedzieć, że Gdańskie Zoo uczestniczy w wielu programach takich właśnie ochrony gatunkowej europejskim, w ramach europejskiego programu. To są pingwiny, to są wilki grzywiaste, to są szympanse, to są kondory, to są hipopotamy karłowate. No, cudowny gatunek, który w sumie nie tak dawno został odkryty przez człowieka, bo pod koniec XIX wieku, a w zasadzie na początku XX wieku, bo to jest gatunek na tyle specyficzny, który żyje w takich trudno dostępnych rejonach Afryki Wschodniej, na terenach bagnistych, pokrytych gęstą roślinnością przybagienną, który lubi w ciągu dnia w jakichś norach przebywać, a dopiero późną porą wieczorną wychodzi na żer. Na żer oczywiście to jest roślinożerne zwierzę. I dopiero na początku XX wieku, kiedy pierwsze osobniki na drodze człowieka pojawiły się, na początku myślano, że jest to zdegenerowana forma hipopotama nilowego, stąd nazwa hipopotam karłowaty. Ale te osobniki, które oczywiście na początku XX wieku były też grabione z tego środowiska naturalnego do ogrodów zoologicznych, kiedy one już padały w tych ogrodach na sekcji, okazało się, że mamy do czynienia z zupełnie nowym gatunkiem. Nazwa pozostała do dzisiejszego dnia hipopotam karłowaty, ale jest to zwierzę całkowicie odmienne, jeśli chodzi o charakter, o tryb życia, o środowisko występowania i absolutnie nie można go łączyć, że to jest jakiś krewniak hipopotama nilowego. Tych zwierząt nie ma tak dużo w środowisku naturalnym, niestety, i też w ogrodach zoologicznych, no to są rarytasy. I to jest też ciekawe, że w środowisku ogrodów zoologicznych bardziej poszukiwane są samce do rozrodu dalszego niż samice. Nie można tworzyć stada w tym gatunku, bo są to osobniki żyjące samotnie. No i też ten program realizujemy. Mamy cudowną parę hodowlaną, już niejednokrotnie mieliśmy przychówek, który do różnych krajów europejskich wyjechał. W tej chwili też być może już niedługo Państwa poinformujemy o kolejnym szczęściu i o kolejnym przychówku tego bardzo, bardzo rzadkiego gatunku. A dla tych hipopotamów karłowatych, no już wkrótce ogłosimy przetarg na budowę pawilonu i wybiegu i w ciągu najbliższego roku
ten gatunek będzie miał szansę przebywać no, w całkowicie odmiennych warunkach. One w tej chwili nie mają tak źle w naszym ogrodzie zoologicznym, ale będą miały jeszcze lepiej i to będzie ukłon dla tego gatunku rzadkiego, często niespotykanego w ramach jakichś wycieczek po Afryce, bo środowisko naturalne dla tych zwierząt jak gdyby eliminuje możliwość zobaczenia tego zwierzęcia. Więc to są naprawdę cudowne programy, w których uczestniczymy, które dają gwarancję, że w poszczególnych ogrodach zoologicznych można wśród tych bardzo rzadkich, cennych gatunków, ginących gatunków stworzyć prężne grupy hodowlane. Chcę podkreślić, że EASA i poszczególni koordynatorzy no, czasami dla niektórych ogrodów ogłaszają stop breeding, czyli zakaz rozmnażania w danym ogrodzie tego gatunku, bo tam z tych wyliczeń genetycznych wynika, że już ta grupa jest zbyt blisko spokrewniona ze sobą. I na przykład wspomniane w naszej dzisiejszej rozmowie o ryksy szablorogie, Gdańsk miał i ma do dzisiejszego dnia cały czas status ogrodu, który może rozmnażać te zwierzęta. Ale no, niestety jest coś za coś. Wkrótce dwie samice z naszego ogrodu o bardzo dobrym genotypie wyjeżdżają z naszego ogrodu. Na ich miejsce otrzymamy inne dwie samice, które będą świetnie dopasowane do naszego samca i dalej tą hodowlę będziemy mogli rozwijać. Czyli jaki jest tego wniosek, że współczesne ogrody zoologiczne nie powinny się nastawiać na tak zwaną kolekcję. Postaw się, tak? Pokaż, jakie masz cudowne zwierzęta. Nie. Ogród może być cudowny, jeżeli ma mało gatunków zwierząt, ale który będzie miał świadomość i będzie potrafił przekonać zwiedzających, że taka jest jego misja. Mamy te gatunki, dla których możemy mieć cudowne warunki do hodowli i mamy te gatunki, którym zabezpieczamy przyszłość, nie tylko w ogrodach zoologicznych, ale być może w ramach tych programów powrót do natury. I tą misję wiele ogrodów zoologicznych spełnia. Ja chcę powiedzieć, że na początku 90 roku ubiegłego wieku myśmy mieli dużo więcej zwierząt. Lepiej mieć mniej, ale to co u nas jest, niech żyje w warunkach naprawdę zbliżonych do natury. Mnie szalenie bolą, jak czasami czytam w różnych opiniach o naszym ogrodzie, no to są typowo hejterskie opinie, ale nie idę do tego zoo, bo tam w klatkach zwierzęta się męczą. A proszę Państwa, u nas już nie ma klatek. U nas zwierzęta są na wolnych wybiegach, na ogromnych przestrzeniach. Jak ja czytam, że u nas lwy się męczą w klatkach, no to myślę, człowieku, co ty piszesz? Byłeś chyba 20 parę lat temu w tym ogrodzie, bo rzeczywiście wtedy lwy były w klatkach. Taki stereotyp właśnie panuje, że jak niedźwiedź klatka, jak tygrys klatka, jak lew klatka. Nie. Ja nawet się spotkałem z jakąś niesamowitą opinią, że niektóre antylopy, niektóre jeleniowate, czy nawet żyrafy trzymamy w klatkach. No to jest już całkowitym absurdem. To jest takie pisanie, aby przyłożyć, ale całkowicie odmienne od rzeczywistości, jaką ogród w tej chwili stwarza tym zwierzętom. My bardzo dbamy o to i często dziennikarze pytają, jakie będą nowości w tym roku. Nie, tych nowości nie będzie dużo, bo jeszcze mamy, my mamy kilka takich tak zwanych pięt achillesowych. Piętą achillesową są nasze pumy, bo no, powiedzmy, bo ktoś powie, że to jest klatka, ja powiem, że jest to woliera, a woliera to jest coś większego niż klatka. To jest teren nie za duży. No oczywiście, znaczy on spełnia normy, żeby nie było wątpliwości, tak? Ale w naszej świadomości te normy są za małe. A ponieważ na razie nie grozi nam inwestycja, żeby powiększyć, to są już dosyć wiekowe osobniki. Kiedy zakończą swoje życie, dopóki nie powstanie jakiś cudowny wybieg, tych pum nie będzie w naszym ogrodzie. W ten sposób zakończyły misję w naszym ogrodzie niedźwiedzie brunatne. Kiedyś zdecydowaliśmy się przejąć misie brunatne, które były przeznaczone do selekcji, bo cyrk skończył swoją działalność. To też były lata 90. Przemiany w Polsce były niesamowite.
była taka cudowna baza cyrkowa w Julinku, gdzie te zwierzęta no, przebywały, kiedy cyrk nie miał swojej trasy objazdowej. Wszystko to się pomieszało, pokończyło. Przyjęliśmy 3 niedźwiedzie do bardzo małej klatki, ale myśmy je uratowali. No i oczywiście żyliśmy w potężnej krytyce od zwiedzających, jak można w takiej klatce trzymać niedźwiedzie. No trochę im polepszyliśmy warunki pod lasem, one już były głuche, trochę ślepe. Ostatnia niedźwiedzica padła nam w ubiegłym roku, mając 40 parę lat. Ona przekroczyła swój wiek biologiczny i już niedźwiedzi nie będziemy mieli, tak? Bo do tych warunków, które mieliśmy, absolutnie misia nie potrzebujemy, bo miś potrzebuje terenu rozległego. To jest wędrownik, który kilkanaście kilometrów dziennie potrafi przejść, więc właściwie żaden teren naturalny w ogrodzie zoologicznym nie będzie spełniał odpowiednich wymogów dla niego, bo ten teren wkrótce będzie dla niego za mały. Ale nasz gdański ogród ma najcudowniejsze warunki właśnie dla zwierząt kopytnych. Żyrafy, zebry, antylopy, łosie, w ogóle jeleniowate. To są wybiegi często przekraczające powierzchnię 2 hektary. No, nie wspomnę o naszych lwach, które mają dwuhektarową powierzchnię. No, jak czas pozwoli, no, myślę, że będziemy mogli się pochwalić tą inwestycją. Ptaki Afryki, to będzie cudowna rzecz. Wiem, że jest cały czas w planach miejskich i ta sytuacja bieżąca nie spowodowała, że ta inwestycja została odłożona na dalsze lata. Więc za 2-3 lata na pewno też pochwalimy się cudownymi warunkami dla pelikanów, dla flamingów, dla innych ptaków afrykańskich. Bardzo na to czekamy i w tym miejscu, panie dyrektorze, musimy postawić dzisiaj kropkę. Tak jest. Tak, bo rozmawialiśmy o roli i znaczeniu ogrodów zoologicznych. Michał Targowski był moim i państwa gościem. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Już dzisiaj zapraszam państwa na kolejną środę. Będzie bardzo ciekawie. Porozmawiamy o handlu zwierzętami. Zapraszam. Do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia.